Jakie warunki trzeba spełnić, żeby Klipline Christie było otwarte dla mieszkańców i turystów? Wie pan co, przede wszystkim warunki bezpieczeństwa. Mówiliśmy o tym wiele lat temu, wtedy jeszcze dach był właściwie do remontu. Już wtedy mówiliśmy, że jeżeli to będzie obiekt bezpieczny, to właściwie czemu nie wchodzić do niego? Można zrobić tylko dobrą podłogę i można, żeby bezpiecznie się poruszać, to mam na myśli. Na razie mamy tam problem z zabezpieczeniem jeszcze tego wnętrza i właśnie jeszcze chwilę na ten temat porozmawiamy. Mi się wydaje, że teraz jak już mamy dach zrobiony, jeżeli oczywiście należałoby wykonać taką ekspertyzę, ocenę, żeby mieć jeszcze tutaj no, poczucie, że wszystkie warunki zostały spełnione i dowiedzieć się, jak wskazują na to przepisy, żeby od czasu do czasu okazjonalnie taki obiekt na przykład wykorzystywać, bo na pewno udostępnienie do jakiejś konkretnej funkcji, o której my w tej chwili jeszcze nie wiemy, to było pewnie bardziej problematyczne, ale są takie możliwości, żeby do obiektu już wejść. Trzeba tutaj z nadzorem budowlanym też się porozumieć, wziąć jakiegoś konstruktora, który spojrzy, czy jest to po prostu obiekt bezpieczny, bo to jest podstawa moim zdaniem. Z pani punktu widzenia, jakie następne prace powinny tutaj zostać wykonane? No powiedziałabym takie dotyczące zabezpieczenia otworów okiennych, rozważenia właśnie tego problemu konstrukcyjnego, który tam jest we wnętrzu samym, pomiędzy emporami. Tam są takie wzmocnienia. Chodzi o to, żeby móc je zdjąć, bo one w tej chwili uniemożliwiają swobodną komunikację we wnętrzu, ale żeby je zdjąć, trzeba mieć pewność, że obiekt jest po prostu zabezpieczony. Czyli powiedziałabym, że skoncentrowanie się nad tym, żeby ocenić ten stan zachowania pod tym względem.